No i witam w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy ten odcinek pójdzie, to po pierwsze, tradycyjnie, po drugie, jak długi to będzie odcinek i co to będzie za odcinek, bo no, mimo że teraz zamierzam ostro ruszyć z YouTube'em i content będzie jak najbardziej transportowy, bo doszło do jakichś tam nieporozumień w poprzednim filmikiem, content będzie transportowy, ciężarówkowy w 100%, ale troszeczkę będzie się różnił od takiego typowego pokazywania drogi i pracy, ale myślę, że no na plus. Ja przynajmniej takie filmy bym chciał oglądać, zdecydowanie, więc myślę, że dla Was jak najbardziej na plus, jako dla widzów. No ale od zanim do tego wszystkiego przyjdę, zanim powiem, co zamierzam zrobić, bo to jest trudno, bo wiecie, to jest, jak ja powiem, co zamierzam, potem wszystko może życie zweryfikować, więc może będę mówił, że nie, że na 100% to będzie, tylko że na 100% będę chciał to wszystko zrobić. A co się okaże, czy tego Patronite'a założyć, do tego grubszego projektu dojdziemy, to się okaże, bo w tej chwili wszystko się jeszcze organizuje, wszystko jest na zasadzie planów, projektów, żeby to mądrzej zabrzmiało. No ale wydarzyła się też wczoraj bardzo przykra sprawa, która poniekąd, no, wydaje mi się, że to jest jakiś znak, że właśnie trzeba ku temu iść. No zdarzają się też przykre rzeczy. Tutaj akurat, żeby nie było, chodzi tylko i wyłącznie tam o samochody, o ciężarówki, więc z jakiegoś tak naprawdę tragicznego się absolutnie nie dzieje, tylko no powiedzmy, można powiedzieć, że zwykła transportowa proza, no ale no tak dla mnie, jako dla kogoś zakochanego w ciężarówkach, zwłaszcza w jednej, no wyjątkowo przykra sytuacja. No i tak, tuż od razu się w sumie wysypałem, że dotyczy to mojej Magnumy, to jest poważna awaria, na razie nie mówię co, nie mówię też objawów, ale być może, tak jak mówię, to jakiś znak od opatrzności, że trzeba iść w to, o co mi chodzi po głowie od dłuższego czasu. Sorry, telefon. No, także tak jak mówię, może to znak od opatrzności, zobaczymy. No, w kolejnym odcinku będę musiał już wszystko opowiedzieć i się te tajemnice wyjaśnią, a teraz jadę na awarię. Znaczy, no właściwie to jest po awarii, już można powiedzieć, wiemy co się stało, ale dobra, dojadę na miejsce, tak, wysiadł rozrusznik Viveco, bo w czwartek o 7 rano miałem piękny telefon polegający na informacji, że Viveco nie chce zapalić. No i już było po próbach odłączenia prądu i tak dalej, tylko prosiłem o sprawdzenie klem, mówię, bo może coś tam się stało, wiecie, klema się poluzowała, jakieś się wykwity porobiły, coś straciło styk, masy nie ma i nie chce zapalić. Wszystko sprawdzone, no nie zapala, potem pojechał elektryk, no i wysiadł rozrusznik. Jeszcze teraz pojedziemy do Iveco, sprawdzimy to sami. Znaczy się, no co tam, w sensie przekręcę kluczyk, zobaczę, czy co się dzieje, tak pro forma, ale wiadomo, jak elektryk powiedział, że nie ma prądu na rozruszniku, to nie ma prądu na rozruszniku, prosta sprawa. Rozrusznik kupiłem dla ciekawskich 1110 zł brutto koszt rozrusznika, to Iveco Stralis 2016 rok. Też właśnie o to chodzi, że teraz na tym kanale chciałbym, żeby może był troszeczkę bardziej merytoryczny, więcej takich informacji typowo technicznych, motoryzacyjnych. Łączę się zaraz przy Iveco, jak będę. No, jestem już przy Iveco. O mało co bym zapomniał tego rozrusznika zostawić dla elektryka. Czuję, że rzemuję, nic nie widać, nie będę go odpakowywał. Miejmy nadzieję, że jest w porządku, w razie co będziemy mogli w poniedziałek wymienić. O mało co bym zapomniał zostawić, to by dopiero był problem. Przekręciłem żółty przewód do powietrza, bo szwankował teraz ten. Zobaczymy, jestem ciekawy, jaki to jest objaw dokładnie. Chociaż no domyślam się jaki. Dobra, kartę zczytałem. Zobaczymy. Kontrolki się zapalają. O. Ciekawe, czy to faktycznie alternator, bo tu immobilizer? A to dopiero jaja. Ha. No, bardzo dziwne, czy to nie jest... Hmm.
To mi coś na coś innego wygląda. Dobra, teraz immobilizer zgasł. Wszystkie możliwe błędy. Napięcie skacze. No ciekawe, o co tu chodzi. Zobaczcie, masa błędów. No elektryk twierdzi, że... że rozrusznik. Ciekawe, czy rozrusznik by takimi błędami sypał? No nic, dobra, nie grzebię dalej. Rozrusznik leży. Przepraszam, rozrusznik leży. I mam nadzieję, że to. Idę jeszcze zobaczyć przy heblu. Ciekawy jestem, bo ten hebel naprawiany, czy coś tam się z tymi kablami nie dzieje i to wszystko. No, tak w razie W, bo już teraz sobie sprawdziłem, co przed chwilą nagrałem i się oczywiście pomyliłem. Nie, cały czas, jeżeli używałem przez pomyłkę alternator określenia, no nie, chodzi o rozrusznik. Jest problem jest w rozruszniku. Miejmy nadzieję, bo trochę mnie martwi ilość tych błędów, które mi sypie. No ale może tak jest, nie wiadomo, te elektryki, prądy to swoim życiem żyją, zwłaszcza Viveco, więc skoro elektryk tak stwierdził, że nie ma napięcia na rozruszniku, no to na pewno rozrusznik. Chociaż boję się, czy to nie jest znowu związane, bo był taki problem z heblem. Hebel jest w fatalnym miejscu, ja już chyba to mówiłem, no ale może jesteś tam nowi widzowie, czy ktoś kto nie słyszał wcześniej. Hebel jest w fatalnym miejscu i fatalnie zabezpieczony Viveco jest na prawym tylnym nadkolu. Tył tego hebla jest zupełnie odsłonięty, tam od koła wali brud, błoto. Nawet jak ma się nadkola, to i tak wali. A tutaj Viveco nadkoli nie mogę mieć, nie wiem, po prostu notorycznie były zrywane, w końcu zostawiliśmy, zdjęliśmy te nadkola i ich dobra jest, nie wiem, już tam nie wnikam. No i myśmy to, hebel jest nowy, kable były tam wszystkie naprawione, zaizolowane, zabezpieczyliśmy po swojemu tej skrzyneczki. Ja teraz też tam jeszcze sprawdzałem ten hebel, no kurczę, ale mógł tam jakiś brud się dostać, nie wiem, boję się, na pewno jak będzie elektryk, no to jest specjalista w końcu, no więc jeżeli... Jeszcze może zanim ten rozrusznik zacznie wyciągać i wymieniać, to jeszcze może najpierw to sprawdzimy, kurczę. Dobra, zaraz będę musiał przerwać, bo będzie tata dzwonił. Tu jesteśmy na linii i omawiamy wiadome kwestie awarii, ale tam jest w sklepie, więc się rozłączył na chwilę. W ogóle tego nie widać w obiektywie, ale jest dziwnie ciemno nad Poznaniem. Tu obiektyw rozjaśnia, tak jakby będzie jakaś ulewa albo jakaś śnieżyca. Nie wiem, to o co tu chodzi. 7 w ogóle mamy stycznia, jakby co. Dzień po 6 królach. Długi weekend. 6 króli to oczywiście ironia. W zeszłym roku też nawiązywałem. Dobra. A do czego... Co ja mówiłem? Bo już teraz nie pamiętam. Aha, no że trochę mnie martwi kwestia tego, że to nie jest coś z tym heblem związane. Ale dobra, no będzie elektryk, to sprawdzi. No zobaczymy. Teraz tutaj byłem. Już trochę widzieliście na stacji. Szybka toaleta plus jakaś tam kawa. I jedna rzecz już zwróciła moją uwagę, jestem ciekawy waszego zdania, ale domyślam się, że na pewno będzie gro osób, która będzie mówiła, że to jest ok, że tak się robi, że tak trzeba robić i tak dalej. Stał gość aktrosem na tym parkingu, jak wjeżdżałem, to może sobie tam widzieliście, nowy piękny aktros, bez lusterek, no ale piękny mimo wszystko. Tam jest no delikatny spad terenu na tym parkingu, delikatny, naprawdę. Ja tak patrzę, co on tak dziwnie stoi, co on ma pod kołem, że taki balon się ma, w ogóle te szerokie koła z przodu i co ten taki balon na oponie, tak wiecie, zboczenie zawodowe po prostu spojrzałem i tak się długo przyglądam, mówię, kurczę, czy ktoś mu coś podłożył pod koło, jakby jakiś taki, wie, z daleka mi to wyglądało na końcówkę drążka, taki wiecie, taki jakiś też omamy, nie wiadomo dlaczego, a to się okazało, że chłop miał zwinięte takie maty. O, dobra, telefon, zaraz. No, dobra, no tata też poddaje wątpliwość, czy to na pewno będzie ten rozrusznik, ale się zgodziliśmy obydwoje, że no to jest Viveco, więc błędami może sypać.
rozrusznik wadliwy. Tak samo na pewno też takie historie może powodować. W każdym razie jeszcze zwrócimy uwagę elektrykowi, jak będzie w poniedziałek, no to może nawet przed wyciągnięciem rozrusznika jeszcze rozbierze ten hebel i sprawdzi kabel w ramie, który też był taki tam naprawiany, był jakieś takie kurcze, jak się zdziały te jaja z Iwekiem rok temu, gdzie nieuczciwy warsztat wymienił pół układu paliwowego, nie sprawdzając jednocześnie, nie widząc tego, że w ramie leży jakiś zaśniedziały, urwany przewód, taki, jakiś taki dodatkowy przewód do chłodni czy coś, nie pamiętam do czego to było ten przewód. W każdym razie w serwisie, jak pojawiliśmy, to od razu to zdiagnozowali, wyrzucili ten przewód i połowa błędów zniknęła. Ale o nieuczciwym warsztacie, tak jak mówiłem, jeszcze opowiem, bo już sprawa się zamknęła. Także opowiem o tym, co nas spotkało, jeśli chodzi o Iveco. Przy okazji jeszcze też na kolejnych odcinków. No myślę, że to też będzie ciekawy temat dla przewoźników, dla użytkowników ciężarówek. Pewnie się jakaś tam dyskusja na ten temat rozwiąże. No ale dobra, ale to do tego wrócimy. A teraz jeśli chodzi o to, co zacząłem mówić, o to, co miał ten gość pod kołem. Także chłop miał zwinięte w kostkę taką, powiedzmy, maty takie antypoślizgowe i najechany na to kołem. No wiadomo, jest wielu kierowców, którzy uważają, że po prostu on ma przyzwyczajony jest, że ma głowę z jednej strony jak śpi i ni cholery nie może na drugą stronę, jeżeli jest jakiś tam na parkingu przechył i tak dalej. No kurczę, rozumiem, no będę się starał. Ja tylko powiem, jak to z mojej strony wygląda i jak ja to robiłem. Co na ten temat myślę, ale oczywiście to jest tylko moje zdanie, no każdy ma do niego prawo. Staram się zrozumieć, że ktoś ma kłopoty ze snem i no i nie może po prostu przełożyć głowy na drugą stronę w tym momencie, bo dla mnie to absolutnie żadnej różnicy nie było, jeżeli był samochód oczywiście nie ma opcji spać głową w dół, to wiadomo, to się nie będziemy tutaj spierać absolutnie, ale dziwię się, że niektórzy kierowcy potrafią najechać na coś kołem, przez co moim zdaniem ryzykują uszkodzenie opony, no bo jakby nie było 9, 10, 11, a może i dłużej, kiedy samochód stoi na czymś, co się wpija w to, znaczy co innego, jak jeszcze jakiś taki ma, nie wiem, fajnie wymyślony, delikatny jakiś taki coś a la mała rampka, żeby opona wjeżdża delikatnie, to może jeszcze, ale jak widzę, no tutaj na tych matach, mimo że się robił balon na oponie, myślę, że powinien sprawdzić ciśnienie, bo też te maty nie powinny powodować takiego balona, to jeszcze pół biedy, pal licho. Ale są ludzie, którzy wjeżdżają na drewniane klocki, które wręcz się wpijają w oponę, nie? No, wydaje mi, oczywiście ja specjalistą nie jestem, ale wydaje mi się, że to dla opony niezdrowo. I niezbyt dobrze takie rzeczy robić. I naprawdę w takich sytuacjach chyba lepiej jest po prostu położyć głowę z drugiej strony i sobie wygodnie spać, nie powodując jakiejś tam ryzyka uszkodzenia opony. No także to tylko taki temat poboczny, bo mi się akurat skojarzyło, jak zobaczyłem tego gościa. Zawsze się miałem pytać was, co na ten temat sądzicie. Domyślam się, że będzie bardzo dużo głosów na ten temat, znaczy się takich, że ktoś tam wjeżdża, robi tak 150 lat, nigdy się nic nie stało i w ogóle mam być tam spadać na drzewo i jakieś inne inwektywy. Tak samo jak kiedyś powiedziałem, że ja nie jeżdżę w dresie i nie rozumiem jeżdżenia w dresie, to wydaje się takie, no a mniejsza z tym. To też, no to jest tylko moje zdanie, to też tam wtedy było dużo, ale no też to jest, rozumiem, no ktoś lubi wygodnie, dobra, niech jeździ w dresie. Ja tylko mówię swoje zdanie po prostu, tam dla mnie to żaden, że tak powiem, problem. No, także tak, to taki temat poboczny. A do awarii, no wrócimy, no ja za chwilę będę w domu. Mamy sobotę, tak mówię, 7 stycznia, wczoraj pracowaliśmy, nie kręciłem, no też wczoraj, no jak zobaczyłem, co się stało, to aż mi serce stanęło. Także w kolejnym odcinku, to jest teraz taki krótki, nie shorts, ale krótka taka zajawka, aktualizacja, powiedzmy, tego, co się działo, a jeszcze się wydarzyło to w czwartek, że zaraz po telefonie o tym, że nie może odpalić Iveco, dowiedziałem się, że w kierowcy wystrzeliła poduszka w naczepie, no i nie może napompować, nie może nic zrobić, nic nie wie, jak to zrobić, wiadomo, jak zareagować w tej sytuacji, więc akurat też jechałem na załadunek do tej samej firmy, więc no, podpiąłem pulsą naczepę, pojechałem, on już niestety się załadował, bo gdyby nie był załadowany, to bym kazał po prostu nie ładować tego dnia i już, ale już był załadowany, więc tam ustaliliśmy, przesunąłem rozładunek na poniedziałek,
dałem pustą naczepę, on robił z robotę, którą ja miałem robić, a ja wziąłem tą naczepę załadowaną. No, odpiąłem, odciąłem, a się okazało, jak zajechałem, że dwie poduszki wystrzeliły. Nie wiem, trudna, dziwna sprawa, żeby dwie poduszki naraz wystrzeliły z tyłu na ostatniej osi. Jak rozrały te poduszki, to dwie na dwóch pierwszych osiach po lewej stronie też były powyginane całe, tak naprawdę nie wiedziałem, ile tych poduszek jest. Ostatnią oś odciąłem, zagiąłem węże, no ale niestety się nie nadygała na tyle ta naczepa, żeby spokojnie jechać, no ale jechałem, bo nie miałem wyjścia, zjechałem. No nie było jakieś tam, nie wiem, nie rysowała naczepa po oponach, tylko bardzo nisko było, zderzak, no chlapacz szurał mocno po ziemi na ten miotła, ale no do warsztatu zjechałem. Tutaj potrzebowałbym, żeby ona się normalnie nadygała, to potrzebowałbym złączki przejściówki 8x10, żeby ominąć, przepraszam, 10x8 redukcję, żeby ominąć poduszkę. Bo tak niestety w tej naczepie durnowatej jest, w tej medze. No ale dobra, no cały czwartek był pod kątem tego, że właśnie tam przyjechałem, zostawiłem naczepę na warsztacie, pojechałem po poduszki, przywiozłem poduszki, mechanik wymienił poduszki. No i tak minął. W każdym razie no, super awaryjny to był koniec tygodnia. Dwie poduszki w naczepie, naczepa już jest zrobiona, no jutro jedzie, nie jutro, na szczęście jutro jeszcze mamy niedzielę. W poniedziałek jedzie. No. Iveco też mam nadzieję w poniedziałek po południu, chociaż nie, Iveco chyba już dla ten. Ja nie brałem roboty na Iveco na poniedziałek, od wtorku rusza, bo ja już tam nie chcę mieć nerwów. Wiecie jak to jest, już też mnie tyle to nauczyło, że wydaje się rozrusznik 2 godziny roboty o 8, no to o 11 można jechać. Nie, to lepiej odpuścić, bo albo już powiedzmy robotę jakoś zorganizować, jak już będzie faktycznie auto zrobione, bo może się okazać, że to, że tamto, że sramto i tak. Dobra, kończę. No krótki to będzie odcinek, a tym taka aktualizacja, no, w kolejnym odcinku będą nowe informacje i uchylę rąbka tajemnicy, a może nawet całkiem tą tajemnicę zdradzę, co się stało i czym się będziemy teraz zajmować.